Słuchają Państwo Polskiego Radia PIK, z Polskiego Radia PIK audycji radiokonferencja. Przed mikrofonem Marcin Kupczyk. Mamy poniedziałek, 12 dzień grudnia. Jak zawsze o tej porze spotykamy się z politykami z regionu, aby omówić się bieżące wydarzenia. Dzisiaj moi Państwa goście to Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Paweł Skutecki, Solidarna Polska. Dzień dobry. Tomasz Lenz w naszym studiu w Toruniu, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Tomasz Latos przy telefonie, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, słyszymy się wszyscy, to bardzo dobrze. Szanowni Państwo, zacznijmy od spraw zbrojeniowych, spraw wojskowości, a tych akurat w naszej audycji dzisiaj będzie wyjątkowo dużo. Przyjęcie niemieckiej propozycji dostarczania Polsce systemów Patriot jest decyzją dobrą, tak uważają polscy politycy. Niemcy zaproponowały Polsce dostarczenie systemów Patriot tuż po tym, jak w Przewodowie na wschodzie Polski spadła rakieta, zabijając dwóch ludzi. Polski rząd zaproponował, aby system ten ustawić na zachodzie Ukrainy, a nie w Polsce, na co nie zgadzają się Niemcy. Ostatecznie ogłoszono, że wyrzutnie tego systemu trafią do naszego kraju. Strona niemiecka zgodziła się, aby działały w polskim systemie dowodzenia, bo wcześniej miało to być inaczej. Na razie jednak nie wiadomo, ile systemów Patriot znajdzie się w Polsce tak dokładnie. Gdzie dokładnie mają zostać umieszczone, o tym będzie decydować Polska na Lubelszczyźnie najprawdopodobniej. No ale też pytanie, kiedy to się stanie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek stwierdził, że ma duże wątpliwości, czy Niemcy rzeczywiście przekażą nam te wyrzutnie Patriot, bo w sprawie dostaw zbrojeń Berlin często słowa nie dotrzymywał, tak bywało. A jeszcze minister Błaszczak tutaj powiedział dosyć ważne chyba słowa w sprawie tych patriotów, w zasadzie w sprawie rozmów na temat rozmieszczenia baterii w naszym kraju. Niemcy złamały poufność negocjacji, mówi polski minister. Dlaczego? Dowiedzieliśmy się o tej propozycji z prasy, z wywiadu niemieckiej minister obrony, którego udzieliła dla niemieckiej prasy. Minister Błaszczak podkreśla, że traktował propozycję minister jako swoiste zagranie PR-owskie, bo ogłosiła ją przed rozmową z nim. No to czyli zdaniem naszego ministra nieładnie. No minister Błaszczak mówi, że uzyskał to, że patrioty te od Niemiec byłyby wpięte w nasz system. Na razie nie wiadomo, właśnie powtarza się to pytanie, na razie nie wiadomo kiedy. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Więc jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to naprawdę to, co się wydarzyło odnośnie propozycji Niemiec i zachowania polskiego rządu, to wydaje mi się i pewnie wielu słuchaczy to też tak by postąpiło, że nie powinna być taka dyskusja. Dlatego, że bezpieczeństwo obywateli jest najważniejsze. Doświadczyliśmy tego, że mimo wszystko jesteśmy krajem pierwszego zdarzenia, które może wskutek wojny na Ukrainie wiele ucierpić. Stąd każde zabezpieczenie jest bardzo istotne. I publiczne wypowiedzi przywódców rządzących nie podobały mi się. Po prostu było to igranie z naszym bezpieczeństwem, odkrywanie takiej niezdecydowanej woli rządu. No a w sumie jesteśmy członkami NATO i mówię, bo to jest szeroki temat i wiele by można było mówić, ale propozycja Niemiec, która mówi o tym, że te patrioty powinny być rozstawione w Polsce, ma swoje jak gdyby uzasadnienie, no bo to jest, jesteśmy krajem natowskim i w sumie obsługiwane byłyby przez członków NATO, które by dawały poczucie bezpieczeństwa nam obywatelom. Niektórzy wręcz mówili, że to oznaczałoby wywołanie III wojny światowej, wypowiedzenie wojny Rosji, skoro żołnierze natowscy, czy niemieccy obsługujący te patrioty, czy polscy znaleźliby się tak na terenie jest, Ukrainy. Tak, dlatego mówię, to jest bardzo poważny temat i uważam, że no, czym prędzej powinno to się skończyć, a my powinniśmy być bezpieczni. Paweł Skutecki, Solidarna Polska. Panie redaktorze, cała ta dyskusja wydaje mi się dość kuriozalna, bo mamy nieopodal naszych granic otwartą wojnę. A ja widzę takie oczekiwanie części polityków i niestety części mediów, żebyśmy, nie wiem, opublikowali może adresy, gdzie będą te baterie stały, czy może numery telefonów do oficerów, którzy będą je obsługiwać. No to jest niepoważne. No, powinniśmy robić to w ciszy, powinniśmy robić to w cieniu, tak żeby... Ale kto jest niepoważny tu? Znaczy, no zaczęło się od Niemiec, od pani minister, która zamiast rozmawiać ze swoim odpowiednikiem, postanowiła zwierzyć się dziennikarzom.
no to już jest niepoważne na tym etapie. Kolejna jakby faza tego braku powagi to jest dyskusja w Polsce, gdzie te baterie mają być i kto ma o tym decydować, czy one będą w Polsce. Czy Jarosław Kaczyński, czy prezydent, czy może pan minister Błaszczak. No to jest zupełnie niepotrzebna dyskusja. Powinniśmy takie rzeczy robić w ciszy. Chodzi o nasze bezpieczeństwo po prostu. A ta uwaga, że nie wiadomo, czy Niemcy się wywiążą ze swoich obietnic, no jest dość zasadna, bo pamiętamy dobrze, jak Niemcy się od początku tego konfliktu na Ukrainie zachowują. Obiecują różną pomoc i Ukraińcom, i Polakom. I średnio się z tych obietnic dotychczas wywiązywali, więc no, dystans jest co najmniej wskazany. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. No słucham z zainteresowaniem tych wypowiedzi i mnie też pewne rzeczy bolą. A boli mnie to, że cała sprawa związana z rozmieszczeniem baterii Patriot, które mają zabezpieczać nas przed atakami z nieba, właśnie odbywa się w takiej kulturze, stylu polskiej bezsensownej debaty. Szanowni Państwo, to my naprawdę potrafimy wiele rzeczy zepsuć i nad wieloma rzeczami tracić czas. Po pierwsze, o rozmieszczeniu baterii Patriot w Polsce nie podjęli decyzji ani Niemcy, ani Polacy, tylko Amerykanie. I kiedy Jarosław Kaczyński zaczął mieć wątpliwości, czy te Patrioty chce przyjąć i poszła w przestrzeń publiczną informacja, że nie, to tam nie chcemy tych Patriot, to są niepotrzebne, one mają iść na Ukrainę, no to zareagowali Amerykanie, którzy poprosili do siebie polskiego ministra spraw zagranicznych, który był w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych i wytłumaczono panu ministrowi spraw zagranicznych, że te Patrioty są po to, żeby chronić natowskiego nieba i te wygłupianie się w Polsce, tą zabawa w tą małą politykę, którą zawsze uprawiamy, tak, nie ma żadnego sensu. Oczywiście PiS zmieniło zdanie w tej sprawie. Te Patrioty chętnie przyjmiemy, zostaną rozmieszczone na terenie Polski, bo to jest natowskie niebo. I o tym decyzję podjęli Amerykanie, którzy są zirytowani po raz kolejny różnymi występami polityków polskich, ponieważ my wszystko rozpatrujemy w kategoriach walki politycznej i walki o głosy i nadchodzącej kampanii wyborczej. To są tak naprawdę decyzje natowskie i te Patrioty będą, decyzja została podjęta. Amerykanie postawili do pionu nasz rząd w tej kwestii i wezwali ministra spraw zagranicznych do siebie, żeby mu wytłumaczyć, co wy w ogóle znowu odstawiacie. Co w tej Polsce się znowu dzieje, że wszystko jest problemem, wszystko jest kłopotem i musimy tak naprawdę w każdej sprawie reagować. Więc jeżeli ktoś ma wątpliwości, to ich powinien nie mieć, bo te baterie są natowskie, one w Polsce będą i zgadzam się z panem tutaj posłem przed chwilą, który mówił, że przecież nie jest naszą rolą opowiadanie, gdzie będą stały, jacy żołnierze będą obsługiwali te baterie i kto będzie nimi dowodził. Od tego na pewno nie jesteśmy. Ja dodam jeszcze, że argumentem, dlaczego Patrioty bardziej by się przydały po zachodniej stronie Ukrainy, jest to, że rakieta, która spadła w naszym kraju, przez terytorium Polski leciała kilka sekund. Więc niby baterie stojące gdzieś głębiej w Polsce mogłyby tego nie zdążyć wychwycić. To raczej pewne, prawda? Prawda, jeśli chodzi o technikalia, już bez polityki. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Tak, no dokładnie, panie redaktorze, 2 sekundy leciały, więc żadna bateria na terenie Polski nie miałaby szansy zareagowania. Stąd był ten pomysł, żeby one stały po naszej wschodniej granicy na terenie zachodniej Ukrainy. Natomiast wróćmy do tego, co pan pytał, panie redaktorze. No, nie wiem, skąd pan poseł Lenz ma informacje, jak rozumiem, dość poufne, czy bardzo poufne. Z telewizji. Niech pan poseł obejrzy wiadomości telewizyjne. No, dobrze. Co mówią w zaciszu gabinetów Białego Domu. Natomiast ja wiem jedno, że to nie jest kwestia decyzji pani minister z Niemiec czy z jakiegokolwiek innego kraju, tylko jak już to są decyzje natowskie i takie to powinny być decyzje natowskie. Jest rzeczą bezdyskusyjnie dziwną i kuriozalną, że informuje się sojusznika, którym my jesteśmy, za pośrednictwem mediów, a nie za pośrednictwem rozmów i informacji, które są przekazywane.
Natomiast wracając do tego, do patriotów, to oczywiście jedyną słuszną decyzję, która może być w tej sprawie podejmowana, to przez dowództwo NATO i tyle. No i jeżeli w ramach decyzji wewnątrznatowskich będzie decyzja, że patrioty akurat z Niemiec mają trafić do Polski i skądinąd być obsługiwane przez Polaków, no to tak będzie. Jeżeli to będą miały trafić one z innego terenu, to też tak będzie. I wydaje mi się, że cała reszta to jest po prostu niepotrzebnymi dywagacjami polityków. I tu się zgadzamy, prawda? Którzy, nad pewnymi rzeczami powinno być ciszej. Mało wiemy na ten temat, no bo siłą rzeczy nie możemy dużo widzieć, nie uczestnicząc w określonych rozmowach. Tak jest. Cisza czasami bywa bardzo, nie w radiu, ale bardzo, bardzo, bardzo potrzebna. Szanowni Państwo, w najbliższych latach polskie siły zbrojne mają stać się tak potężne jak nigdy dotąd. W roku przyszłym przeznaczymy na ten cel rekordową sumę ponad 90 miliardów złotych, chyba 93 czy 97 nawet miliardów, co oznaczać będzie pełne 3% PKB. Czołgi od Koreańczyków i Amerykanów, haubice, myśliwce, systemy rakietowe, wreszcie okręty, bo z marynarką bywało kiepsko, ale i też jest mowa o okrętach. Sejmowa Komisja Obrony Narodowej pozytywnie zaopiniowała tzw. pakiet wzmocnienia sił zbrojnych, czyli harmonogram zakupów, który będzie realizowany w latach 2023-2025. Tymczasem z niektórych stron usłyszeliśmy o tym, że to jest megalomania obecnego rządu, a nawet zapowiedzi, że gdy zmieni się władza po wyborach za rok, będzie trzeba się wycofać z niektórych kontraktów. Zakup HIMARS-ów na przykład doprowadzi do nieszczęścia. Polska nie potrzebuje tylu haubic, a zerwanie umów na zakup broni to będzie krok, który będzie wymagał odwagi, ten ewentualny przyszłe zerwanie przez kogoś rządzącego później Polską. Takie wypowiedzi padły podczas debaty na temat bezpieczeństwa zorganizowanej między innymi przez opozycję. Zgodzono się, że wraz z przejęciem władzy należy przerwać tak intensywne zbrojenia zainicjowane przez Zjednoczoną Prawicę. Janusz Zemke mówi tak, że Prawo i Sprawiedliwość kupuje o wiele za dużo na przykład haubic i rakiet. Tomasz Siemoniak zwraca uwagę na kwestie finansowe po prostu. Marek Biernacki z PSL-u mówi, że jeśli dojdzie do wypowiedzenia w przyszłości niektórych umów, to opinia publiczna uzna obecną opozycję za rosyjską agenturę. Zobaczcie, Prawo i Sprawiedliwość miało rację. Jesteście teraz zdrajcami i sługusami Rosji. Zwraca uwagę Marek Biernacki z PSL-u. Gdyby doszło do tego, że z niektórych umów mielibyśmy się wycofywać i kupować mniej. Inni przedstawiciele w związku z tym mówią, że takimi zakupami, takimi propozycjami obecnie Prawo i Sprawiedliwość zastawia pułapkę na opozycję. Le Figaro pisze, że Polska dąży do stworzenia największej armii lądowej w Europie. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę Warszawa podpisała kilka kolosalnych kontraktów zbrojeniowych na czołgi, na działa samobieżne, na wyrzutnie rakiet. Polski rząd aspiruje do objęcia roli lidera wschodniej flanki NATO. Analityk mówi, że posiadanie zaawansowanej technologicznie broni już nie wystarcza. Trzeba jej mieć dużo i szybko, bo to pokazała nam wojna na terenie Ukrainy, jak szybko sprzęt jest niszczony, jak bardzo jest on potrzebny. Ewa Mes, Polskie Stronnictwo Ludowe. Zakupy więc duże, ten pieniądze duże. Problem bezpieczeństwa. Bardzo istotny i każdy z nas by chciał się czuć bezpieczny. A żeby być bezpiecznym, trzeba mieć też dobrze wyposażoną armię. Zastanawia mnie to, że na początku rządów obecnej ekipy rządzącej zostały zerwane niektóre kontrakty, które miały doposażyć naszą armię. Teraz rzeczywiście bardzo ożywione działania, wielkie wydatki, tylko w tym wszystkim nie widzę polskiego przemysłu zbrojeniowego. Czy rzeczywiście nasz przemysł zbrojeniowy nie potrafi nic wykonać dla naszej armii, nic, co by chroniło nas? Zastanawiam się nad tym, ale pewnie tu w terenie jesteśmy za mali, żeby o tym zdecydowanie powiedzieć. Ale nasuwa to pewne wątpliwości. Na pewno chcemy być doposażeni, ale czy aż w takim zakresie i od takiego kontrahenta, jak to się w tej chwili dzieje wszystko. Mhm. Paweł Skutecki, Solidarna Polska. Ja się oczywiście z panią wojewodą muszę zgodzić, natomiast to nie jest tak, że polski przemysł nie produkuje i polski przemysł nie dostarcza do wojska, bo tak jest. Mamy w Bydgoszczy Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych, które zrzesza największych polskich producentów w tej branży i
I z tego, co wiem, to gigantyczne kontrakty płyną też do polskich firm. To nie jest tak, że kupujemy tylko Koreańczyków. Tak, tak, ale nie słychać tego tak mocno. Nie i podmyślam. Bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Niech wokół tych rzeczy będzie cisza. Ja się bardzo dziwię temu, że próbujemy dyskutować na temat opinii Francuzów dotyczącej polskich zbrojeń, bo Francuzi akurat tutaj chyba nie są z jakimś największym autorytetem w Europie. No my jesteśmy dzisiaj postawieni w sytuacji bez wyjścia. No wschód wrze. Rosja pokazała kolejny raz dobitnie, że jest państwem nieobliczalnym, że jest państwem bandyckim, że jest państwem, które fizycznie nam zagraża. Tak czy inaczej. To, że jesteśmy w NATO, oczywiście bardzo dużo daje. Dużo komfortu, dużo bezpieczeństwa, poczucia bezpieczeństwa. Natomiast zazwyczaj tak jest, że kiedy się coś dzieje na serio, to trzeba być przygotowanym do samodzielnej obrony. Po prostu. Ja sobie nie wyobrażam takich poważnych zarzutów, że polski rząd wydaje za dużo pieniędzy na bezpieczeństwo Polaków. No, dla mnie to jest jakiś kompletnie niezrozumiały, absurdalny zarzut. Nie ma takiego pojęcia jak za dużo pieniędzy wydawanych na bezpieczeństwo. Po prostu. Powinniśmy wydawać wszystkie środki, jakie są możliwe. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo. Nasze, naszych dzieci, naszych rodziców. Dyskusja na ten temat naprawdę jest dla mnie jakaś niezrozumiała. Mhm. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Przede wszystkim zakup broni dla polskiego wojska jest przyspieszony, jest nagły, wynikający z tego, że sytuacja na naszej wschodniej granicy się bardzo w ostatnich 2 latach zmieniła i to dotyczy relacji z Białorusią, a w szczególności sytuacji na Ukrainie. Poczuliśmy silne zagrożenie możliwością konfliktu wojskowego i w związku z tym podjęto decyzję o pilnym zakupie broni. Jak wiemy, no, mamy duże zaległości w wyposażeniu w broń, a przede wszystkim w amunicję, jak się okazuje, bo największe zakupy, jeżeli chodzi o środki finansowe, zgodnie z tym, co opublikowało Ministerstwo Obrony Narodowej, dotyczą amunicji ze Stanów Zjednoczonych. Nawet ilość amunicji, którą potrzebujemy zakupić do artylerii, nie ma w tej chwili na magazynach w Stanach Zjednoczonych, musi zostać doprodukowana. I to świadczy o tym w tej chwili, że rzeczywiście w sposób nagły, szybki kupujemy broń nie tylko w Stanach Zjednoczonych, nie tylko czołgi amerykańskie, ale także, tak jak Państwo wiedzą, w Korei Południowej. Tutaj nie ma co dyskutować w tej kwestii. Oczywiście fachowcy wojskowi zadają pytanie, czy kupujemy to, co jest najbardziej potrzebne, czy kupujemy to, co jest niezbędne, czy te decyzje o zakupie tak szybko podejmowane są poprzedzone dogłębną analizą, jeżeli chodzi o potrzeby polskiego wojska na przestrzeni najbliższych lat. I tutaj padają liczne pytania osób, które się tym zajmują, także mundurowych, którzy zabierają w tej sprawie głos, także członków Komisji Obrony Narodowej w polskim Sejmie, bo tam doszło do sytuacji, w której Komisja Obrony Narodowej chciała o tym rozmawiać, chciała o tym dyskutować, nie po to, żeby podważać zakupy, tylko żeby w ogóle podjąć na ten temat debatę. Do niej nie doszło. Szef Komisji Obrony Narodowej nie zwoływał posiedzenia komisji i zresztą nomen omen z tego powodu w Komisji Obrony Narodowej leży wniosek o odwołanie przewodniczącego tej komisji. W tamtym tygodniu ten wniosek został złożony, ponieważ w ogóle komisja nie zajmuje się kwestiami, jaka broń dla kogo, kiedy, na co i w ogóle, bo ta komisja może obradować też w sposób tajny, nie udzielając zewnętrznej informacji, o czym rozmawia. I to jest ta kwestia właśnie, że zakupy są niezbędne, potrzebne, konieczne. Natomiast jest pytanie, czy podejmować decyzję w takim pośpiechu, ponieważ no, zawsze możemy przestrzelić i wydać pieniądze na coś, co może nie jest konieczne, a pieniądze mogłyby być potrzebne na inny sprzęt. I tutaj jest ten znak zapytania, czy ten pośpiech nie spowoduje w przyszłości takiej oceny sytuacji, że trzeba było jednak kupić nie to, a tamto, albo mniej tego, a więcej tego. Mm-hmm. I tylko ta kwestia generalnie w tej chwili jest taka istotna w tym wszystkim, bo to, żeby zabezpieczać polskie wojsko w niezbędny sprzęt, którego od lat nie było, przypomnę, że to już naprawdę wiele lat, kiedy na zmechu we Wrocławiu, bo mam takie możliwości, na zmechu we Wrocławiu szkolący się na oficerów pancerniacy do 4. roku w ogóle nie strzelali, ponieważ nie było amunicji.
w ogóle nie mieli kontaktu ze strzelaniem. No to się teraz nagle szybko zmienia, bo naprawdę polskie wojsko ani nie było przygotowywane do bezpośrednich działań, ani nie było prawidłowo szkolone. W wyniku tych zamówień to się na pewno zmieni. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Ja myślę, że tutaj kwestia, czy musimy wydawać pieniądze w sytuacji na obronność, w sytuacji wojny na wschodzie, no jest w ogóle, to jest kwestia w ogóle nie podlegająca jakiejkolwiek dyskusji. I tutaj zresztą akurat poseł Lenz na to zwrócił uwagę i bardzo dobrze. I przyznam szczerze, no dziwią mnie wypowiedzi niektórych przedstawicieli opozycji, podkreślmy niektórych, z tego co pan redaktor przytoczył, to jednak przede wszystkim lewicowych i nie wiem, czy tutaj odgrywają jakieś reminiscencje związane z poprzednim systemem wypowiedzi niektórych osób, no bo jak inaczej mam to interpretować w tej sytuacji, kiedy wiadomo, że to zbrojenie ma dotyczyć zagrożenia ze strony Rosji. I tutaj podkreślmy, no przecież zakupy, które będą teraz realizowane, to one będą służyć nam na lata, będą służyć na lata polskiej armii, czyli wielki wysiłek finansowy teraz realizowany spowoduje, że w kolejnych latach, za parę lat, ten wysiłek finansowy będzie mógł być mniejszy. Chodzi po prostu o przyspieszenie pewnych działań, pewnych wydatków, pewnych zakupów ze względu na sytuację, którą mamy. No nie możemy sobie pozwolić na to, że na przykład na 10 lat rozłożymy te zakupy. No takie mamy w tej chwili fakty. I przecież, jeżeli ktoś tu też próbuje jakiś kontekst wyborczy wrzucać, to przecież łatwiej byłoby zdobywać punkty rządzącym na rozpoczęciu kolejne miliardy złotych jakichś inwestycji, chociażby drogowych, które oczywiście przechodziłyby na kolejną kadencję Sejmu. Natomiast niezależnie od tego, co jest przecież realizowane w różnego rodzaju inwestycjach, to tutaj idą wysokie wydatki na wojsko, a nie na jakieś kolejne jeszcze inwestycje infrastrukturalne, dlatego że jest taka potrzeba tej chwili, tego czasu. I oczywiście, no przyznam szczerze, no chyba jakieś niedopatrzenie ze strony pani wojewody Mes, że nie widziała, ponieważ mówiono wielokrotnie o zakupach również polskiego uzbrojenia, podkreślmy, uzbrojenia, które znakomicie sprawdza się na Ukrainie w tej wojnie i jest bardzo chwalone i również ten sprzęt jest zamawiany w Polsce. Takie są fakty i tutaj no warto, aby jednak była pełna zgoda wszystkich co do tego właśnie kierunku podejmowanych zmian. Natomiast oczywiście w każdej sprawie, na ile to jest możliwe, no bo to są tajne też bardzo często operacje, na ile to jest możliwe, to transparentność, przejrzystość, przynajmniej w obrębie parlamentarnym, oczywiście jest konieczna, jest pożądana i z pewnością realizowana, jak nie jest, to będzie. Mm-hmm. Szanowni Państwo, za chwilę kolejne tematy. Słuchają Państwo radiokonferencji z Polskiego Radia PIK. Rozmawiamy z politykami o bieżących wydarzeniach. Dużo czasu w dzisiejszej audycji poświęcamy wojnie, no niestety, zakupom, zbrojeniom i jeszcze chwilę temu poświęcimy. Tym razem o naborze będziemy rozmawiać. Głównym naborem na ćwiczenia rezerwy są zasoby żołnierzy znajdujących się w pasywnej rezerwie. Skupiamy się na osobach, które odbyły służbę wojskową, mają przysięgę i nadany przydział mobilizacyjny w konkretnej jednostce. Tak wyjaśnia pułkownik Mirosław Bryś, szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Osoby bez przeszkolenia mają stanowić minimum przy zaproszeniach na te właśnie ćwiczenia. Mówimy o tym dlatego, że niedawno ogłoszono, że ogromne ćwiczenia mają zostać przeprowadzone dla osób z rezerwy, dla osób z tej służby pasywnej. I też pojawiły się kontrowersje wokół tego. Pułkownik Bryś mówi, że ćwiczenia rezerwy nie będą trwać dłużej niż 2 tygodnie. W sposób minimalny na ćwiczenia rezerwy będą zapraszane osoby, które do tej pory nie miały przeszkolenia wojskowego. Takie osoby są po kwalifikacji wojskowej, mają orzeczoną kategorię
kategorie zdrowia, nie były w jednostce wojskowej, będą zapraszane do wojskowych centrów rekrutacji i te, które nie składały różnych przysięgi. W centrach zostaną uzupełnione dane takiej osoby, następnie zostanie przedstawiona propozycja odbycia ćwiczenia rezerwy we wskazanej jednostce wojskowej, dodaje pan pułkownik. Więc ogromne, duże ćwiczenia, wokół których też pojawiły się pewne kontrowersje. Kogo teraz będziecie zapraszać? Dlaczego chcecie ich wciągać? Już pojawiły się takie głosy, że tak, owszem, zasadniczej przymusowej służby wojskowej od lat u nas nie ma, a tymczasem tylnymi drzwiami Prawo i Sprawiedliwość coś takiego chce wprowadzić. Co na to, Ewa Mys? Powiem tak, że dla mnie akurat sprawa sprawdzenia zasobu rezerw osobowych armii jest bardzo bliska, dlatego że przez szereg lat, kiedy pracowałam w gminie, obsługiwałam komisje poborowe i wiadomo, wówczas była ta ewidencja prowadzona i praktycznie wiedzieliśmy, ile mamy osób zdolnych do służby wojskowej. Także nie dziwię się temu, że obecnie w dobie tego bardzo strasznego konfliktu wojennego, który na wschodzie się toczy, nasz rząd chce wiedzieć, jakie ma zasoby osobowe. A żeby to zrobić, no to trzeba te osoby, które mają określoną kategorię wojskową, powołać na takie spotkanie, czy to się potem będzie wiązało z wezwaniem ich na ćwiczenia, ale jak gdyby trzeba zaktualizować całą ewidencję. To jest ogrom pracy. Poniekąd wydaje mi się, że tutaj troszeczkę brak nam w ostatnim czasie pracy wojewódzkich komend uzupełnień, które kiedyś spełniały taką rolę i tą ewidencję prowadziły. Ogromne przedsięwzięcie dla rządu, ogromne przedsięwzięcie również dla nas wszystkich obywateli, którzy są zdolni do służby wojskowej, żeby się potraktować poważnie i stawić się na to wezwanie, zewidencjonować się i czekać na ćwiczenia. Trening czyni mistrza. Jeżeli tego nie będziemy robić, to rzeczywiście... Kontrowersji nie dostrzega pani w tym. Tomasz, przepraszam bardzo, Paweł Skutecki, Solidarna Polska. Oczywiście żadnej kontrowersji tutaj być nie może. Nam się wszystkim wydawało, że żyjemy w czasach, kiedy taki konwencjonalny konflikt zbrojny jest jakąś przeszłością, reliktem historii. A jak historii. Już to daleko od nas. Się okazuje, że wcale nie, że to się dzieje tu i teraz. 200 tysięcy osób. Wydawało nam się, że teraz są czasy wojny elektronicznej, że to będzie wojny, kolejna wojna będzie wojną jakichś robotów, dronów i tak dalej. Się okazuje na Ukrainie, że nie, że to wciąż jest ten żołnierz w hełmie z karabinem w ręku. Wydawało nam się, że te przyszłe wojny będą wojnami wysoko wyspecjalizowanych profesjonalistów, żołnierzy przygotowanych do tego. No i znów okazuje się, że tutaj wciąż liczy się po prostu liczba żołnierzy przeszkolonych, po prostu. To fajnie, dobrze by było, gdyby oni byli świetnie przeszkoleni po wielomiesięcznych szkoleniach, natomiast może być taka sytuacja, że będzie potrzebna, oby takiej sytuacji nigdy nie było, daj Panie Boże, ale musimy być gotowi na to, żeby po prostu bronić swoich rodzin. Zwyczajnie. W 2023, przypomnę naszym słuchaczom, przewiduje się powołanie do 200 tysięcy osób na ćwiczenia, w tym żołnierzy WOT-u i dobrowolnej służby zasadniczej oraz aktywnej rezerwy, także ponad 17 tysięcy osób do służby zawodowej. Rozporządzenie ma być przyjęte do końca tego roku. No i ta informacja wywołała w sieci na przykład wiele krytycznych komentarzy, które zarzucają rządowi, że ma zamiar powrotu tylnymi drzwiami do powszechnego poboru. Tomasz Lenz. Jeśli tylko mogę jeszcze jedno słowo. Niestety spijamy teraz śmietankę pobłażliwości, jaką mieliśmy dla różnych antypolskich, antynarodowych zachowań. Mam nadzieję, że słuchacze tego nie pamiętają, ale muszę przypomnieć, jak znani celebryci wbijali polską flagę w psią kupę i tak dalej. I to jest. I dzisiaj mamy pokłosie tego, że młodzi ludzie często mówią, nie chcę ginąć za ojczyznę, nie chcę walczyć za ojczyznę, jak się coś będzie działo, to spakuję walizkę i wyjadę stąd. Musimy ten trend odwrócić, bo tego wymaga sytuacja po prostu. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. Ale generalnie to musimy powiedzieć sobie jedną rzecz. Mhm. Nikt nie chce wojny, nikt nie chce ginąć, tak, bez względu w jakich celach, nikt nie chce dostać kulki w głowę. Tu nie w tym rzecz. W tym rzecz, że możemy zostać postawieni w sytuacji, w której nie mamy wyjścia i musimy bronić własnych granic, swoich domów, swoich rodzin. I taka sytuacja w tej chwili
bardzo nieodpowiedzialnych działań Rosjan, Putina i jego zaplecza powoduje, że stoimy przed koniecznością przystosowania jak największej ilości osób do podstawowej służby wojskowej. I nie widzę w tym nic dziwnego, nie widzę w tym nic sensacyjnego. Uważam, że jeżeli są osoby zdrowe fizycznie, które spełniają warunki przejścia przeszkolenia wojskowego, tego podstawowego, to ich obowiązkiem i naturalnym działaniem jest to, żeby takie przeszkolenie przejść i państwo powinno się do wszystkich, którzy są zdolni to przeszkolenie przejść, zwrócić się i do tego przeszkolenia ich wezwać. I tu nie ma możliwości uchylania się od tego, żeby takie przeszkolenie przejść. Nikt nie mówi przecież o wcielaniu do wojska na okres dłuższy niż okres szkolenia, dość krótkiego. W związku z tym cała ta burza w sieci jest zupełnie niepotrzebna. Zresztą jako parlamentarzysta muszę powiedzieć, na komputer drogą mailową otrzymałem rzeczywiście setki zapytań w tej sprawie, monitów, dość emocjonalnych, jakiś pism w tej kwestii. Nie odpisuję nawet na nie, bo jest ich za wiele. Rzeczywiście wzbudza to ogromne zainteresowanie, ogromne emocje. Ale przecież my mówimy o kilkunastodniowym szkoleniu dla zdrowych ludzi, którzy powinni spełnić swój obowiązek tylko po to, żeby nie daj Bóg w sytuacji kryzysowej umieli bronić naszych granic, swoich rodzin i swojego domu. Mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Mhm. Ale przecież Ukraińcy też się tego nie spodziewali. Tak jest. Takie są fakty, więc nie chowajmy głowy w piasek. Jest taka konieczność, to należy stawić się w UKU i po prostu takie szkolenia odbyć. Mhm. Tomasz Lato, z Prawa i Sprawiedliwości. No muszę powiedzieć, że zgadzam się absolutnie z tym, co powiedział pan poseł Lenz. Dokładnie tak to wygląda. Przecież w wyniku tego, że przez wiele lat nie było wojny, zrezygnowano z zasadniczej służby wojskowej. Nie odbywa się teraz to, co jeszcze moje pokolenie, czy pokolenie pana posła pamięta, kiedy albo ktoś szedł po prostu do wojska, albo miał przeszkolenie kilkumiesięczne w czasie studiów, czy po studiach. Tak. A teraz nie mówimy w związku z tym, nie mówimy o czymś, o powrocie do tamtej sytuacji, choć nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość i być może te szkolenia powinny być na większą skalę, tak jak to jest, szanowni państwo, w różnych krajach Europy Zachodniej, które są znacznie mniej narażone na ryzyko wojny niż my. No tak to wygląda. Tu mówimy o takim naprawdę krótkim szkoleniu właśnie po to, tak jak słusznie powiedział pan poseł, żeby każdy bronił nie tylko swojej ojczyzny, ale w ramach tej swojej ojczyzny, swojej miejscowości czy swojej rodziny, swoich najbliższych. Tak to niestety jest i musimy przyjąć do wiadomości i wyciągnąć wnioski z tego, co dzieje się na wschodzie, żeby w razie czego móc sprawnie zareagować. Co z tego, że zakupimy broń, dużo broni, jeżeli później mogłoby się okazać, że brakowałoby ludzi, którzy są przeszkoleni. Otóż to, do jej obsługi. Szanowni państwo, ostatni temat, także dotyczący w zasadzie naszego bezpieczeństwa. Tomasz L., były archiwista w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie, którego od 2017 roku, zdaniem polskiego kontrwywiadu, miał prowadzić jeden z rosyjskich agentów w Polsce. Tomasz L. miał wykradać i przekazywać Rosjanom dane personalne, które ci wykorzystywali do tworzenia fikcyjnych tożsamości dla nielegałów, czyli oficerów wywiadu, przyjmujących inną tożsamość narodową, specjalnie do tego przygotowanych, aby mogli formalnie i bezpiecznie zaistnieć pod nową tożsamością. W warszawskim archiwum USC jako jedyny w kraju posiada stare księgi parafialne, na przykład z Kresów Wschodnich polskich. ABW sprawdza, ilu rosyjskich szpiegów Tomasz L. zdążył zalegalizować w Polsce i czy rzeczywiście iluś zlegalizował. Tomasza L. do pracy w stołecznym ratuszu przypomniano natychmiast. W czasach Lecha Kaczyńskiego, gdy był prezydentem Warszawy, ściągnęła w 2003 roku Elżbieta Jakubiak, wtedy dyrektor biura. Od września 2020 był przesunięty do Wydziału Archiwów Urzędu Stanu Cywilnego i tam właśnie został zatrzymany przez ABW za szpiegostwo
na rzecz Rosji. No i do tego jeszcze wyszło, że w 2006 roku był jednym z członków 24-osobowej komisji do spraw likwidacji wojskowych służb informacyjnych, WSI. Stąd teraz cała ta wielka awantura. W tej chwili komisja, którą kierował Sławomir Cenckiewicz, miała inwentaryzować majątek WSI, w tym aktywa operacyjne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pod nominacjami członków komisji likwidacyjnej w lipcu 2006 roku podpisał się minister obrony narodowej Radosław Sikorski. Dziś mamy, szanowni państwo, taką sytuację, że Radosław Sikorski i Sławomir Cenckiewicz przerzucają się Tomaszem L. jak gorącym kartoflem. No i sprawa wcale zabawna nie jest. Ewa Mesz, Polskie Stronnictwo Ludowe, to jeszcze mniej wiemy niż o zakupach broni, prawda? Tak, bo to jest, są sprawy szpiegostwa. A sprawa wielkiej wagi. Niewiele wiemy i pewnie niewiele się dowiemy. Czas upłynął wielki. Szkoda, że wśród nas są tacy ludzie, którzy nie traktują swojego kraju poważnie i donoszą i próbują go, bawią się w to szpiegostwo. Trudno powiedzieć, kto jest winien, że znalazł się w ratuszu. No, sprawił się do pracy. No tylko może, nie wiem, a jeszcze trafił do bardzo ważnej komisji, którą była komisja, która likwidowała wojskowe służby. Mhm. I z tego wszystkiego, no trudno mi tu cokolwiek powiedzieć. Jestem zdegustowana i przerażona tym, co się wydarzyło i... Pewnie wiele się nie dowiemy, nie chciałabym tutaj po to opowiadać, więc proszę innych o dyskusję, bo ten temat mnie przeraża. Paweł Skutecki, Solidarna Polska. Nie chciałabym tu uderzać w nikogo, w żadną opcję, bo trudno tu tak się zachować. Ja przede wszystkim przestrzegam przed wydawaniem jakichkolwiek wyroków teraz. Podzielę się pewnym doświadczeniem. W 2005 roku mojego przyjaciela Marcina, wtedy nazywanego Marcinem T., aresztowała też ABW, też posądzając go o szpiegostwo, też na rzecz Rosji. Chłopak 3 miesiące siedział w areszcie. Zniszczono mu całkowicie życie. Jego mama tego nie wytrzymała. I co się okazało? No, nie było żadnych dowodów. Chłopak wyszedł, dostał olbrzymie odszkodowanie od Skarbu Państwa. Natomiast tło było absolutnie polityczne, bo był asystentem posła Gruszki, szefa Komisji do Spraw Orlenu wówczas. ABW tutaj albo popełniła koszmarny błąd, albo była rozgrywana, albo próbowała rozgrywać polską politykę. Trzeciego wyjścia nie ma. Jak się skończy sytuacja obecna? Po prostu poczekajmy. Ja mam olbrzymi dystans i dużą rezerwę do tych doniesień medialnych, jakie są dzisiaj w przestrzeni publicznej. Poczekajmy, może się okazać, że rzeczywiście był szpiegiem, a może się okazać, że jest jeszcze gorzej. Tomasz Lenz, Platforma Obywatelska. No, pan Tomasz L. Nomen omen o moim imieniu i pierwszej literze nazwiska. I jeszcze kolejnego to mamy polityka Tomasza L. Dużo. Tak, tak, dokładnie. Pan Tomasz L. został zatrzymany już dawno. Został zatrzymany, o ile się nie mylę, około 2 lata temu. Udowodniono mu, tu akurat w tym przypadku, tutaj pan Skutecki mówi o tym tragicznym przypadku swojego znajomego, natomiast tutaj nie ma wątpliwości, ponieważ prokuratura zgromadziła materiał, a ABW prowadziło dochodzenie. Udowodniono już panu Tomaszowi L. przekazywanie danych oficerowi prowadzącemu z ambasady rosyjskiej danych pozyskiwanych z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dotyczących Polaków, przekazywanych między innymi z Urzędu Stanu Cywilnego, a także innych dokumentów, które gromadził i przekazywał ambasadzie rosyjskiej, a konkretnie oficerowi służb specjalnych rosyjskich z miasta stołecznego Warszawy, wrażliwych dokumentów na temat poszczególnych osób. I to nie ulega wątpliwości, że udowodniono mu przekazywanie za pieniądze zresztą tych materiałów. Oczywiście zadaniem służb w tej chwili jest ustalenie drogi życiowej tej osoby, z kim się przez ostatnie lata kontaktowała, w jakich środowiskach działała, z kim miała przyjacielskie relacje, z kim miała kontakty towarzyskie, kiedy została zwerbowana, czyli od kiedy przekazuje jakiekolwiek informacje dalej. Osoby, które miały jakiekolwiek relacje z Tomaszem L., muszą zostać poddane
konkretnemu badaniu, w jakich warunkach, co i w jakich sytuacjach mu przekazywały, czy to w sposób oficjalny, czy nieoficjalny. Muszą zostać zweryfikowane ich także komputery. Więc to jest działanie służb. I tutaj zgadzam się z panią wojewodą, która przed chwilą mówiła na ten temat, że się mało dowiemy. Tak, my się nie możemy za dużo na ten temat dowiedzieć. Natomiast służby muszą wiedzieć wszystko. Wszystko. Od kiedy, z kim, o czym, w jakich sytuacjach. Mhm. Oczywiście dzisiaj możemy gdybać, jak to się stało, że taka osoba działała w strukturach u miasta stołecznego Warszawy. Jak wiemy, polecił, i o tym oficjalnie też tam można przeczytać w mediach, że polecił tego pracownika obecny minister Kamiński, pani Jakubiak. No ale jak mówimy, no to jest szpieg, to jest osoba zwerbowana za pieniądze, więc trudno tu kogoś obwiniać za to, że w sposób nieświadomy mógł kogoś polecić do pracy czy do jakichś zadań, nie wiedząc, że ta osoba po prostu działa na szkodę Polski. Więc tutaj taka znowuż polska bijatyka, kto go znał, kto go polecił, kto go wskazał, nie ma większego sensu, bo trzeba się dowiedzieć, co on robił, co przekazywał. Najgorszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że minister Macierewicz zrobił go sekretarzem Komisji do Spraw WSI. Więc to jest największa bolączka, to jest największa tragedia, bo głównie się mówi o tym, że on dokumentował, zbierał Panie i pośle, był odpowiedzialny za całą dokumentację dotyczącą WSI. Więc jeżeli on przekazał, gdzie znajdują się za granicą lokale WSI, gdzie znajdują się na terenie kraju, kto w nich pracuje, jak się nazywa, no to jeżeli to trafiło do wywiadu rosyjskiego, no to naprawdę jest sytuacja nie do pozazdroszczenia i mamy ogromny problem. I na służby muszą tym się zająć. Tak jest. My jako posłowie i obywatele o tym się niewiele dowiemy, bo nie powinniśmy. Natomiast służby muszą wiedzieć, powtarzam, wszystko. Tomasz Latos, Prawo i Sprawiedliwość. Więc tak, tutaj jest kilka kwestii. Oczywiście to, kto kogo polecał, bo tutaj również padało i nazwiska, czy tam kto miał jakiś wpływ na to, gdzie ta osoba funkcjonowała. Padały też nazwiska osób związanych obecnie z opozycją, jak Radosława Sikorskiego czy Elżbiety Jakubiak. Ja myślę, że trzymajmy się póki co no jednak z takiego założenia, że te osoby przecież no nie wiedziały o tej działalności szpiegowskiej. No to jest raczej jasne, tego, nie polecałyby urzędnika. Tak, dokładnie, więc czy to osoby związane z prawicą, czy osoby związane z obecną opozycją, zakładam, póki to nie będzie wykazane, że jest inaczej. Tak jest. Natomiast rzeczywiście trzeba sprawę dogłębnie zbadać, ponieważ ta osoba z pewnością miała bardzo szerokie różne kontakty. I trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie było dalszych szpiegów, informatorów, współpracowników. Mamy nadzieję, że to zostanie wyjaśnione. I to trzeba rzeczywiście sprawdzić do głębi. Gratulacje dla służb, że znalazły taką osobę, że to wykryły. Tak jest. Musimy kończyć niestety. Szanowni Państwo, i będziemy pewnie do tego wracać. Ewa Mes, Paweł Skutecki, Tomasz Lenz, Tomasz Latos byli moimi gośćmi. Za uwagę dziękuję. Marcin Kupczyk, do usłyszenia, do zobaczenia.